Od kilku lat mieszkańcy apelowali o jego remont, ale tak i z poszanowaniem unikatowej, zabytkowej i cennej architektonicznie infrastruktury. Prace właśnie się zaczęły i choć nie wszystkie postulaty mieszkańców zostaną spełnione, to za 2 lata dworzec w Bytomiu ma przystawać do realiów XXI wieku. To jest inwestycja bardzo wyczekiwana przez bytomian. Dzięki niej uda się po pierwsze zwiększyć komfort podróżujących, ponieważ na hali peronowej zostaną wprowadzone ułatwienia dla osób mających trudności z poruszaniem się. Oprócz tego zwiększy się także ruch kolejowy i mieszkańcy będą mogli korzystać z większej siatki połączeń. To część dużej inwestycji na odcinku Chorzów-Batory na Kło Śląskie. Efektem prac będą wygodniejsze podróże w stronę Katowic, Tarnowskich Gór czy Gliwic. Przebudowa stacji obejmie 3 perony, które zostaną podwyższone, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostaną windy, nowe ławki, nagłośnienie, oświetlenie i oznakowanie. Powstanie wiadukt kolejowy przy ulicy Strzelców Bytomskich, a ten przy ulicach Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki zostanie zmodernizowany. Przebudowana będzie również hala peronowa, co zostało uzgodnione przez Polskie Linie Kolejowe, Miasto Bytom i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace obejmą odtworzenie przeszkleń, a także montaż wzmocnień, dzięki czemu stacja Bytom będzie lepiej doświetlona, no i przywrócony zostanie jej historyczny, zabytkowy charakter. Ruch kolejowy został w Bytomiu zawieszony. Wyjątkiem są połączenia do Gliwic, ale pasażerowie muszą korzystać z tymczasowego peronu.